Hej, siemana moi drodzy. Dzisiaj będzie denko z całego miesiąca lipca i produktów jest na tyle dużo, że po prostu przejdźmy do rzeczy. Na dobry początek coś, czego mi jest tak strasznie szkoda i dawno nie byłam zła na nic takiego kosmetycznego, szczerze mówiąc, w taki sposób, ponieważ popsułam mój dyfuzor z gamy, który po prostu jest super wspaniały i najlepszy, ale jak widać to już jest czas przeszły. Generalnie sam dyfuzor w sobie jest bardzo fajny, tylko tutaj problem był taki, że suszarka, którą mamy w domu, jest już bardzo stara. Ogólnie działa, jest wszystko spoko, ja regularnie suszyłam i nie miałam żadnego problemu, ale w którymś momencie po prostu przytrzymałam, chyba że w jednym miejscu za długo, za bardzo się nagrzała, czy coś w tym miejscu właśnie styku suszarki z dyfuzorem, no przetopiła się, jakby ta suszarka też się przetopiła częściowo, że tam jest, w ogóle działa w miarę, jakby ten sadżubek się przetopił i to się wszystko w ogóle przepołowiło na pół, rozjechało i w ogóle jest tragedia. Generalnie sam dyfuzor w sobie jest naprawdę super, jakby ja bardzo ten produkt sam mogę polecić, jakby ja nie wiem jakby z czego wyniknęła ta... No już cóż, ta sytuacja, generalnie to wydaje mi się, że po prostu to jest wina suszarki, bo ja nie słyszałam nigdy, żeby ktoś miał taki problem tego typu, no bo po prostu jest tutaj całość przetopiona, ale jakby sam dyfuzor sobie jest super, ma bardzo właśnie dużą, no nie wiem, tą taką misę pojemnościową, że tak powiem, na całe włosy. Ja teraz sobie kupiłam taką inną suszarkę razem z dyfuzorem, z Bellissimy i ona jest dużo, dużo gorsza, jakby dla mnie w moim odczuciu, i na moje potrzeby, ponieważ o ile to suszenie jakby skóry głowy jest fajna, bo jest bardzo płytka, ale właśnie jest bardzo płytka, jakby mi tych włosów w ogóle nie trzyma i rozwalają mi się te pukry, nie potrafią mi się w ogóle w dobrą formę łodzić, a teraz jakby kończę z czymś takim i za bardzo nie potrafię uzyskać nic lepszego. Więc generalnie wydaje mi się, że dyfuzor jest kluczową kwestią przy właśnie wydobywaniu skrętu, przy myśli nie mieć takiej no, natury na serio bardzo kręconych tych włosów, tylko takich w miarę falowane, no to ja właśnie mam teraz takie coś i jakby w momencie, gdy miałam tą gamę, to było dużo lepiej, więc taka sytuacja, bardzo przykra. W ogóle może zrobię takie porównanie właśnie gamy do, mimo że już jej nie mam, powiedzmy, do tego dyfuzora z Bellissimy, bo no, jest różnica znaczna między tymi dwoma produktami. Przechodzę do normalnych rzeczy. Mam tutaj taką maskę wielką, mitrową, jakąś włoską, kupioną na Visage 24. Numero Hair Professional, jakaś taka no-name'owa firma z niby... owsem, z ekstraktem z owsa. Generalnie skład ciekawego, jedynie ten właśnie ekstrakt z owsa jest jakikolwiek ciekawy, bo reszta to tam nic generalnie nie ma, jakiś silikon i tak dalej. Na początku dała taki fajny efekt wygładzenia, taki przedwyjściowy powiedzmy, ale później to nie za bardzo. Jakby długo dystansowo też trochę wysuszała włosy, więc jakby używałam do OMO, jakby jako pierwsze O właśnie do wyzwania oleju i generalnie jako takie właśnie pierwsze zabezpieczenie, bo ja teraz tak robię, że jak myję głowę, to najpierw moczę całe włosy, nakładam właśnie odżywkę i od razu rozczesuję, no i potem lecę jakby dalej z myciem głowy i na koniec również czesuję odżywkę. I wtedy już w ogóle jakby włosów na sucho nie czeszę, no praktycznie w ogóle. Więc to mi się sprawdzało tego spoko, ale nic takiego szczególnego, żeby to jakoś to specjalnie trzeba było szukać, powiedzmy. Zostając przy maskach do włosów, mam tutaj coś naprawdę fajnego za to. So Flow. Widziałam tą firmę w Superfarmie i w Rossmanie, może jeszcze jest gdzieś indziej, ale jakby tak weszli dosyć tak szumnie na, że tak powiem, tak z kopyta do sklepów. Generalnie ona się tak bardzo wpisuje w taki włosomaniaczy, powiedzmy nowy trend, jeśli chodzi o kolory i wszystko, jakby składniki, jakby tu mam akurat opisane, że to jest do włosów farbowanych, ale jest jakaś tam inna maska do włosów kręconych. Spoko, jakby ten skład jest naprawdę fajny, tam ma jakiś kolor sztuczny, jeśli to kogoś interesuje akurat na jakieś tam... Nie, ale ogólnie jest okej, jakby tutaj nic takiego złego tak naprawdę nie ma, a są właśnie takie fajne, bo nie jest też zbyt ciężka, jakby bardzo ładnie wygładza włosy i one już na etapie właśnie nałożenia po prostu są bardzo mocno zmiękczone i to było czuć. I generalnie też jakby nie było czegoś takiego, że te włosy się jakoś szybko przyzwyczaiły, co mi się zresztą często zdarza, że na przykład pierwsze dwa mycia jest super ekstra, a potem nagle jest coraz gorzej, jakby te włosy się gdzieś tam zaczynają nagle puszyć i jakoś tam odzwyczajają od składników, czy może wręcz przeciwnie właśnie, a w tym przypadku było bardzo fajnie do samego końca, właśnie to wygładzenie, zmiękczenie było bardzo przyjemne i znaczy, wydaje mi się, że dla wielu osób będzie fajna maska. Jeśli macie jakieś średnioporowe, te włosy, które raczej wymagają... chcecie usłyszeć blask, ale bez obciążenia, no to jest to, bo to nie jest przy okazji w ogóle ciężkie. Naprawdę bardzo ładnie się po włosach rozprowadza, do wczesywania też była super. Była dosyć rzadka, mimo wszystko, jak na maskę, tak powiem, spodziewałem się, że w takim opakowaniu, ten plastik jest bardzo twardy, on prawie się nie ugina pod palcami, jest naprawdę konkretne to opakowanie, to spodziewałem się, że będzie coś gęstszego, a to było dosyć rzadkie i być może to wpłynęło też w ogóle sensowo na wydajność tego produktu, niemniej jednak sam sobie jest super, też jak filetowy, pachniało taką jogobellą, w ogóle jakby wyglądało i pachniało jak taka jogobella jagodowa, ale naprawdę praktycznie do zera, po prostu zużyty powiedz to. Bardzo polecam, bardzo, bardzo fajny produkt i generalnie już kupiłam sobie odżywkę właśnie z tego So Flowa i jest minimalnie gorsza, minimalnie dociążająca i taka wygładzająca, ale też cały czas bardzo fajna na przecenie za jakieś 18 zł czy coś, za 400 ml, czy tam 400 gram, 400 ml, naprawdę bardzo fajny produkt, bardzo polecam. Jak już jesteśmy przy włosach, no to leżymy dalej z włosami.
Onlybio, szampon balansujący. Wydaje mi się, że ta seria w ogóle Onlybio jest tylko na wyłączność w Rossmanie. Bardzo fajny, przyzwoity szampon. On też miał taki właśnie mocno owocowy zapach. Jakby skojarzyło mi się tutaj jakby bardzo to Onlybio właśnie z tym Soulflowem. Tu za to taka jakaś malina. Jakaś taka owocowa mamba, czy tam coś takiego, żelki, takie owocowe generalnie, sztuczny, owocowy zapach, ale całkiem przyjemny, długodystansowy, może minimalnie męczący. Sam szampon dosyć gęsty, ale nie za nadto, taki, no mógłby być bardziej mieć zbitą konsystencję, ale jakby było ok, łatwo było to umyć włosy, bardzo ładnie się pienił, właśnie bardzo ładnie pachniał. Czy jakoś tak naprawdę mocno przedłużał jakby świeżość włosów? Średnio powiedziałem, ale coś tam nawet dało radę, tak bardziej niż jakiś taki standardowy szampon, tak powiem, obojętny, jaki ktoś weźmie w ręce. Ja w którymś momencie gdzieś tam miałam jakiś moment, że tak trochę gorzej ta moja skóra głowy zareagowała, gdzieś tam jakieś delikatne tam przesuszenie czy coś tam było, ale generalnie nie. Ja go też zazwyczaj mieszałam z jakimiś innymi produktami. To zrobiłam tak, że używam to, a potem drugi mycie szamponem w kostce, ale też jak używam go jakby na dwa mycia, było wszystko super. Ta pompka jakby... Trzeba było kilka tych pompek zużyć produktu, ja czasami po prostu dawałam za dużo, jakby koniec końców i jakby trochę może się za szybko skończył w związku z tym ten szampon, ale jest bardzo fajny, wydaje mi się, że sama ta seria właśnie tego Onlybio jest bardzo ciekawą do wypróbowania, również jak ten Soulflow, to jest zupełnie inny produkt akurat w tym przypadku, ale powiedziałam, że jeśli chodzi o jakość, to one są dla mnie dosyć porównywalne, jeśli chodzi o ogólną jakość produktu, więc naprawdę całkiem spoko. Ale generalnie ten Soulflow mnie jakoś tam bardziej na razie urzekł jak na tą chwilę. Ale na pewno jedna i druga marka gdzieś tam jest ze mną i będę je dalej próbować. Co do tego, no to właśnie mam już odżywkę kupioną i taką odżywkę bez spukiwania. No a z tego Onlybio to coś dopiero kupię. Właśnie jakąś maskę chciałam bardzo spróbować. No i idziemy dalej. Tylko do wspomnienia, zawsze raz na jakiś czas gdzieś tam to wkładam to opakowanie, żeby pokazać. Płynny soczewek z Rossmana za bodajże 18,50 w normalnej, regularnej cenie za 360 ml. Tak? Dla mnie najlepszy płyn soczewek, już dawno zresztą nie używałam żadnego innego, więc jakoś trudno mi tutaj bardzo ocenić, ale generalnie miałam zawsze przy użytkowaniu tego mam dobry komfort w soczewkach, one się dobrze oczyszczają, nie wysusza mi się nic w środku dnia, nic się z ogóle nie dzieje, jakby jak za tę cenę i tę jakość to jest w ogóle super, świetnie. I ja pamiętam czasy, gdy jeszcze byłam mała i jakby specjalnie moja ciocia gdzieś tam kupowała właśnie w Rossmanie, właśnie ten płyn soczewek był taki super, a potem przez długi, długi czas używałam z Solocare, który jest pół droższy i moim zdaniem jest gorszy. Więc generalnie od kiedy jest jakoś się zapytałam, że to jest w ogóle w Rossmanie, to kupuję całe życie, od już lat 10 spokojnie i kocham, uwielbiam, bardzo polecam. Dalej mam taką mineralizującą mgiełkę do twarzy od linii Linia Snile Mineral Water. Pokazywałam to bodajże w ulubieńcach. Bardzo fajny, lekki tonik nawilżający, który dało taką delikatnie lekką warstwę, ale nic absolutnie jakiegoś tam przeszkadzającego. Bardzo ładny atomizer, który całkiem dużo produktu rozprowadzał, ale równomiernie bardzo ładnie na całą twarz. W związku z tym tak do odświeżania może twarzy w środku dnia to nie do końca, jeśli nie chcecie, bo może delikatnie jest tego produktu za dużo po prostu w jednorazowym przyknięciu, żeby tego na przykład makijażu kompletnie nie naruszyć. Ale z tonalizacji takiej wieczornej to cud miód malina, generalnie naprawdę bardzo fajny produkt, też tak delikatnie łagodząco i nawilżający, ja widziałam różnicę i generalnie na pewno jeszcze na jakiś tonik od linii się skuszę, bo ten był super. Też kiedyś miałam taki w żelu, jakby takiej pompce normalnie, taki dosyć gęsty. I generalnie ja jestem wielkim fanem w sumie tych atomizerów i najbardziej lubię tak długosensowo, zawsze jakiś tam atomizer pod ręką muszę mieć. I chyba ta forma mi się od nich bardziej podoba. Ale generalnie te właśnie toniki takie żelowe też są bardzo ciekawe, więc jeśli szukacie czegoś takiego, co można właśnie bezpośrednio wklepać i to będzie bardziej jako takie właśnie serum nawilżające, albo no w sumie przede wszystkim do tego tak naprawdę, bo można to też używać na waciku, ale to trochę jakby za dużo produktów wsiąka ten wacik i potem trudno jest, jakby on się tak do końca super ekstra idealnie nie rozprowadza, a to jest w ogóle super świetne, wygodne i wspaniałe. Dalej, a propos toników i psikaczy, mam coś takiego jak Bioetik, to u nich mgiełka łagodzący, normalizujący, haha, jakiś błąd językowy tu mają, z wodą normal, to nie mgiełka, a nie jak już mówię mgiełka, to powinno być, że to nie mgiełka łagodzący, normalizujący chyba, no ale nie wiem, nieważne. Z wodą termalną oraz ekstraktami organicznymi z mango, kokosa, ananasa i banana. Takie coś. Generalnie 200 ml produktu ja kupiłam za 13 zł i to jakby starczyło mi na wieki wieków amet. I generalnie tutaj jakby mamy niestety polisorbat, czego ja nie widziałam, jakoś nie skapnęłam się oczywiście przy zakupie, więc to się pieniło dosyć mocno i właśnie długosensowo, niestety trochę mi to twarz wysusza. Jakby ja się stosunkowo niedawno zorientowałam, że jakby te detergenty właśnie w tonikach naprawdę nie służą, jakby długosensowo to jest takie wysuszenie bardzo subtelne, ale jednak zauważalne i w momencie, gdy wiecie, używam bardzo różnych produktów, tak w rotacji, nawilżający i tak dalej, od razu coś się zniechala, to zmieniam, to jakby ja nie zauważałam długosensowo właśnie tych, powiedzmy, negatywnych skutków, a już je dostrzegłam. Jakby teraz chcę, no powiedzmy, unikać po prostu takich słoników mających w tonikach przynajmniej, w których potem się jakby z zamysłu dalej nie zmywa, więc to przez moment używałam tak do twarzy, ale to nie do końca było
było dobre. Też ten atomizer był bardzo fajny, ale trochę za dużo produktu na twarz nakładał i przez to ten zapach, te wszystkie owoce, które miałem, miałam tropikalne, on naprawdę było czuć. I też on był męczący, dla mnie przynajmniej osobiście, był taki słodki, trochę pudrowy, ale właśnie miałem te wszystkie owoce tropikalne w sobie. Dokładnie tak. W taki dziwny sposób, taki trochę sztuczny, nie do końca przyjemny, szczerze mówiąc. Więc ja koniec końców po prostu zużyłam to jako podkład namierzający pod olej do włosów po prostu. Często jako taki odświeżacz, animator czy coś tam. Generalnie całość poszło do włosów jako taki po prostu nabliżający psikacz i tak się sprawdziło super, bo jako niestety jako tonik nie do końca mogę wam powiedzieć, jak się to sprawdziło. Niestety. Tutaj mam wodę, a owocową hydrolat z aceroli, organiczny 100%, kupiony na Bizarz 24 za jakieś śmieszne pieniądze generalnie. I tutaj jakby nie wiem, jak tam z tymi właściwościami pielęgnacyjnymi, powiedzmy, bo w ogóle ten to się naprawdę zachowało jak woda. To ani nie pachniało, ani w ogóle nie robiło nic, ja nie zauważyłam żadnych właściwości nabliżających w ogóle w żadnym stopniu, tonizujących w sumie też nie za bardzo, bo ta skóra była praktycznie prawie że taka sama, tylko że dotknięta wodą, niemalże jakby serio, nie zauważyłam żadnej właściwości pielęgnującej i cała ta buteleczka 100 ml poszła na maseczki do rozdrabniania i pod peeling kawitacyjny, właśnie na wacik pod ten peeling, więc takie. Generalnie nie polecam tego konkretnego, chociaż ogólnie wydaje mi się, że hydrolat z aceroli powinien mieć te właśnie fajne roześniające działanie, takie trochę wzmacniające naczynia krwionośne i tak dalej, i to powinien być jakby sam w sobie fajny produkt zamysłu, no ale niestety akurat w tym przypadku to nie wyszło, ale nie poddaję się, będę szukać tego kiedyś dalej. Teraz mam wszystkie esencje do skóry głowy, Bee Pure od BioUp. Całkiem ciekawa marka, którą już tam kiedyś słyszałam. Akurat to opakowanie mam do samej koleżanki i połówkę. Wymieniłyśmy się w ogóle, ona mi dała... ja dałam jej serum z Unben Clementine, które w ogóle bardzo polecam, bardzo lubię i na pewno sobie odkupię i właśnie w połowie oddałam jej tamto. Bardzo zresztą, naprawdę właśnie fajny produkt, naprawdę łagodzący, działa na skórę głowy i w momencie, gdy wydaje mi się na zimę, to będzie bardziej takie właśnie łagodzące, takie utulające, ale z drugiej strony nie przetłuszczało. Przynajmniej na początku może była ta skóra trochę taka no właśnie ciężka, powiedzmy, ale potem już się przyzwyczaiłam, wszystko było spoko generalnie. A potem jak to odstawiłam, to musiałam się głowa jakby z powrotem przyzwyczaić. Teraz jest na tyle gorąco, że ta głowa jakby też na tyle się przetłuszcza, że tak powiem, sama z siebie po prostu. A ja też na tyle często tę głowę myję, że nie mam jakiegoś problemu. Ale generalnie zimą to jest, wydaje mi się, coś fajnego i na pewno jeszcze wrócę do tego produktu i kupię go ponownie. No i wracając, dostałam za to, że od niej tą połówkę właśnie esencji. I generalnie tak, produkt z olejkami eterycznymi, teoretycznie taki lekki, wodnisty, ale jednak w moim przypadku no czułam jakieś tam obciążenie skóry głowy mimo wszystko, więc jakby używałam to tylko przed myciem, też już tak było na granicy terminu, więc trudno mi powiedzieć, czy może coś było nie halo, ale wydaje mi się, że to leki eteryczne i tak dalej, bo wszystko było ok, jakby nie pachniało to w żaden sposób dziwnie i nic. Tu widzę, że już pipeta uległa po prostu destrukcji, samodestrukcji. Jakby ciekawy składowo produkt i taki też delikatny, jakby nie dawał jakiegoś takiego, nie wiem, super, hiper, czy pieczenia, niczego takiego, więc był taki wręcz trochę łagodzący. Być może delikatnie, bo to akurat miało być do przetłuszczającej się skóry głowy. Normalizacja i ukojenie dla przetłuszczającej się skóry głowy, no to coś generalnie super, idealne dla mnie tak naprawdę. Może minimalnie to takie znormalizowanie było, ale właśnie takie subtelne, powiedzmy, że to bardziej taki produkt do długodystansowego użytkowania, tak mi się wydaje. No i właśnie, jakby trochę za mało miałam tego, żeby wam powiedzieć, bo to połówka to jednak było trochę mało i wydaje mi się, że kiedyś do tego wrócę, na pewno wrócę, bo to jest dosyć ciekawa sprawa i trochę w innej formie niż zwyczajowo wścierki chodzą, że tak powiem. A była bardzo łagodna, nie miałam żadnego podrażnienia, ani nic takiego obciążającego, ani w tym stylu, używając, no przed będziemy jakby nie było. No tyle interesujące, że na pewno skuszę się ponownie. No ale jak wiecie, generalnie cały czas używam jakichś wcierek do włosów i jakby widzę różnicę, gdy ich nie używam, ale w momencie, gdy używam ich cały czas, to naprawdę przestałam widzieć jakąś różnicę, jeśli chodzi o długosensowo o właśnie porost. Ale wiecie, dzięki temu naprawdę włosy mi nie wypadają, bo czasami mam trochę gorzej i tak dalej, to jakby czy tam stresowo, czy chorobowo, czy jakkolwiek, to naprawdę te włosy jakoś tam przez ostatnie parę miesięcy udało mi się do porządku przywrócić, też mi dosyć urosły, teraz oczywiście tego nie widać, ale są naprawdę już dosyć takie długie, już powinnam je zdecydowanie podciąć i ta skóra głowy teraz jest taka w miarę spoko, te włosy mi nie wypadają, więc jakby to liczę za plus, przede wszystkim za te wcierki, jak i za suplementację, ale o tym opowiem może kiedy indziej. Dalej mam 4 szpaki, super lekki olejek do ciała, lawenda i yang. O tym też mówiłam w sumie nieraz. Bardzo lekki olejek na oleju frakcjonowanym z kokosa. Właśnie bardzo taki leciutki do szybkiego po prostu oklepania się po prysznicu na lato, to jest super. Mimo że ja go tam na wiosnę bardziej użytkowałam, tak z 2 miesiące temu powiedzmy i mimo wszystko jeszcze nie było tak bardzo gorąco, ale teraz właśnie takie upały. W zasadzie mimo wszystko nałożyć coś takiego delikatnego, ale olejkowego, to mi się wydaje, że wjedzie jak złoto generalnie. No i jakby kupię jeszcze jakieś inne wersje, bo to było na tyle fajne, że generalnie 4 szpaki ja bardzo lubię. Jakby cała marka całościowo bardzo mi odpowiada. Tych produkty do
do ciała przynajmniej jest naprawdę super. Ja się ten olejek z wielką przyjemnością użyłam i generalnie polecam. Taki delikatny zapach ten lawendel, bardzo subtelny. Taki, jeśli nie szukacie czegoś, co będzie miało właśnie olejki eteryczne, ale będzie też łagodne w zapachu, to zdecydowanie jest to bardzo fajne. Właśnie lekki, już się sprowadza do masażu, jak znalazł. Dalej mamy taką mini wersję właśnie tego 4 szpaków mydła Len Rumianek. Taki maluszek, jak go wziąłam akurat na wakacje, pamiętam. W tydzień zużyłam, nawet w sumie nie tak, myjąc je po prostu, myjąc wszystko tylko i wyłącznie tym mydłem. Biorąc prysznic zazwyczaj 2 razy dziennie, zużyłam właśnie taką małą opakowanie, które miało chyba 15 gram. Tak, 15 gram. Bardzo fajne, takie podstawowe. Właśnie tam chyba tego lnu czy czegoś tam było, jakieś takie, nie wiem, nasiona zmielone czy coś tam. Ja generalnie wolę, jakie mydło jest gładkie, ale to było bardzo przyjemne. Ja chyba też kiedyś tą wersję akurat miałam, albo nie. No nie wiem, ale taka fajne podstawowe mydło, właśnie z tymi drobinkami, takie trochę łagodzące, ładnie oczyszczające i tyle. Dalej, mam tu opakowanie po tym, czego nie mam w środku, bo to jest coś od Make Me Bio, a tutaj generalnie była odżywka bez spłukiwania proteinowa od Litchi, od Anwen. Właśnie dostałam od tej koleżanki, której dostałam to, ten Bio Up, tą esencję, to też dostałam właśnie tutaj odlewkę tej odżywki tutaj. Nie było, znaczy całkiem dużo tej odżywki było, ja go ja zużyłam w trymigę tak naprawdę i spodobało mi się tyle mocno, że jakby mam już pełne opakowanie i też już go całkiem dużo zużyłam i o tym też chyba kiedyś mówiłam, albo na pewno niedługo powiem, więc nie będziemy się tam jakoś rozczulać, bo jakby ten produkt jest jeszcze w toku użytkowania, powiedzmy. Dalej mam malutki żel aloesowy z Aromazon, taka próbeczka dosłownie, tutaj było 30 ml, całość zużyte do maseczek na parę razy. Taki nawilżający, jakby nie było, ale to miał jakiś taki sport, jakiś dziwny dodatków, jakiś taki nawet zapach sobie dziwny miał. Oczywiście tutaj jest coś. Jest ferment z rzodki w ogóle dodany, żeby było śmiesznie w tym. Guma ksantanowa, arginina i woda. No to niby jest super skład, ale miał jakiś taki dziwny zapach, taki, że naprawdę był dla mnie troszeczkę odrzucający. Mimo, że ja nie mam problemu z zapachami naturalnymi i w ogóle, to jakoś takie było dziwne. No ale wiecie, tam na 3 razy to trudno mi powiedzieć. Dla mnie żel aloesowy zawsze spoko, właśnie tak nawilżająco. Dalej mam Aesthetics sól do kąpieli wegańska, nabłaszczająca, nawilżająca. Takie coś generalnie, próbka soli do kąpieli, którą dostałam na naturaliach od właśnie marki. Bardzo fajna, ona właśnie ma tą mikę chyba, czy coś tam, co ma to działanie właśnie nabłaszczające i naprawdę było to czuć. Jakby w momencie, gdy się wyszło z kąpieli, to wytarło i nie wiem, pochodziło, pożyło trochę parę godzin, to cały czas jakby ta mika, czy coś tam właśnie na skórze zostawało. Generalnie nawet widać w opakowaniu właśnie takie pobłyski. Bardzo ładny zapach, on mi się bardzo kojarzy z marką Lush. Jeśli kiedykolwiek używaliście kule od nich, to jest dokładnie ta idea zapachowa, powiedzmy, więc polecam. I on był też bardzo fajny, takie miała miłe, nie wiem, jakieś takie kawałki róży, jakieś takie głupot różnych pływających i właśnie te drobinki, taka delikatnie nawilżająca, bardzo fajne. Mało to było, bo to był taki próbnik, więc jakby tak nie starczyło mi na pełną wannę, więc tak tylko troszkę, wiadomo, i tak ja bym dużo więcej sobie nasypała, ale generalnie bardzo się cieszę, że miałam okazję spróbować tego produktu, no i być może kiedyś się skuszę. Generalnie teraz akurat kąpieli za bardzo nie biorę, ale bo jest trochę za gorąco, ale zwyczajnie to właśnie przyszłam bardziej na takie sole i tego typu rzeczy już bardziej niż płynę na kąpieli, więc jest to dla mnie cały czas interesujące, powiedzmy. Dalej mam uzdrowisko, roślinne aktywne serum, coś takiego, dostałam to w ogóle gdzieś tam od kogoś kiedyś. Bardzo podstawowe serum nawilżające, które delikatnie nawilżało, w pierwszej chwili tego nie widziałam, a teraz w momencie, gdy go już nie odstawiłam, to widzę, że jednak no, ono mi to nawilżenie gdzieś tam zapewniało. Używałam to tylko i wyłącznie rano. Często już na to po prostu ten podkład mineralny, czasami cukrem z filtrem, różnie tak naprawdę, ale no, praktycznie to był tylko taki produkt właśnie poranny, powiedzmy, dla mnie. Generalnie to tutaj też były właśnie jakieś drobinki, mika czy jakieś coś tam, ale nie było tego za bardzo widać na skórze. Ale co było dla mnie osobiście trochę irytujące, to jednak, że naprawdę po użyciu tego skóra była naprawdę bardzo lepka i nie można było jej tak po prostu zostawić, tylko zawsze trzeba było coś nałożyć relatywnie szybko i właśnie akurat no, albo ten płyn, albo właśnie krem z filtrem, albo jakiś inny podkład czy coś tam i czasami z niektórymi rzeczami mi się to rolowało. Akurat ten filtr, o którym wspominam od NMN, on mi się roluje z różnymi rzeczami w różnych konfiguracjach, więc tutaj jakby nie zwiniam tego na ten produkt, tylko właśnie na tamten filtr sam sobie, ale no różnie po prostu było. Na pewno nie wrócę. Generalnie uzdrowisko, jak spróbowałam parę produktów i takie mam różne odczucia, szczerze mówiąc, myślałam, że będzie takie wow, super i w ogóle pierwszy produkt, który zużyłam tak naprawdę od nich. No i ogólnie nie był zły, ale no nie było to jakieś takie niesamowite szaleństwo. Ale z drugiej strony to jest dosyć tania marka, znaczy na promocji przynajmniej to może dostać za naprawdę bardzo małe pieniądze. W związku z tym wydaje mi się, że jeśli jesteście zainteresowani czymś takim nawilżającym, podstawowym i nie przeszkadza Wam ewentualna delikatna lepkość, to generalnie było całkiem spoko. Dalej mam taki tylko taka samoróbka od koleżanki mojej balsamu do ust, już to opakowanie mi przeżyło, zostało tutaj bardzo mało, tak naprawdę po samych bokach, mimo że tego nie widać, ale tam już w środku naprawdę mało co jest.
Generalnie to już mi po prostu, dostałam taki właśnie balsam do ust, on już mnie troszkę po prostu zjełczał, więc żegnam się z tym, czy już to opakowanie jest popsute, tam gdzieś, no już po prostu żegnam się z tym, nie ma czym mówić. Jeśli chodzi o pomadki dalej, to mam Orientane Coconut Energy. Generalnie pomadka pachnie domestosem, ten zapach był straszny, ale jakoś się to zużyło. Pomadka idealna do samochodu, generalnie właśnie na takie upały, na takie ekstremalne pogody, bo była bardzo twarda i dobrze zatrzymywała jakby formę, ale przy tym była miła i smarowna i nie było czegoś takiego, że ta skóra się napinała i na przykład mogła gdzieś tam, wargi mogły pęknąć. Nie było takiej sytuacji, więc taka właśnie torebkowa pomadka, bardzo spoko, nie miała jakichś niesamowitych właściwości nawilżających, ale na co dzień do użytku takiego normalnego, bardzo fajny produkt. Dalej, Naturalia, to od mydlarni Inspiracja dostałam taką próbkę mydła z glinką i zieloną herbatą. Nie, sorry, glinka zielona i mięta. No, taka malutka wersja mydła, nawet nie wiem ile tam było, no ale wiecie, no tam nie wiem, 30 gramów czy coś w tym stylu. Głównie używana tak po prostu do mycia rąk i była bardzo fajna, taka bardzo mięsista i miękka, jakby piana od tego samego mydła i ono samo też fajnie trzymało formę i generalnie jestem zadowolona, bo bardzo fajna jakość, zdecydowanie mogę to przyznać. Jeśli chodzi o tą właśnie dodatek mięty i glinki, taki właśnie bardziej oczyszczający, tak w ogóle do umycia stóp, szczerze mówiąc, to było bardzo przyjemne i właśnie takie naprawdę odświeżające i miłe, a ręce potem pachniały trochę taką właśnie pastą do zębów, bo ta mięta jednak była taka wyczuwalna właśnie w taki sposób, ale sam produkt sobie bardzo fajny i wydaje mi się, że właśnie ta mydlarnia Inspiracja jest czymś takim, co czym się zainteresuje jakoś bardziej, bo naprawdę mydło mają bardzo fajne. Jedno ogóle dałam swojej babci, bo jeszcze miałam takie normalne opakowanie, ale duże, pełnowymiarowe w sensie, że ale właśnie dałam to babci, więc no nie, bo muszę się zaopatrzyć po prostu w swoje własne odnowy. No i tak, już na sam koniec mam tutaj po prostu parę rzeczy do make-upu, dosłownie kilka, mianowicie duszę do rzęs, trzy, tak się zbiorczo po prostu pozbywam. Zawsze mówię o tych samych, czyli 2000 kalorii od Max Factor. Fajny, naturalny efekt podstawowy, właśnie bardzo naturalny. Kolor black brown jest taki też delikatny, więc jeśli do takiego codziennego, jak teraz powiedzmy, makijażu, gdzie tutaj na tej twarzy nie mam jakoś za dużo, to się całkiem fajnie sprawdzało. Do tego So Couture z L'Oreala, Volumen Lashes fioletowy. On akurat o jeden 2000 kalorii ma taką bardzo klasyczną, zwykłą szoteczkę, to ten So Couture ma po prostu bardzo cienką, bardzo mam delikatne, bardzo cienkie, małe, krótkie włoski, jakby można dokładnie od samej nasady, więc ja zwyczajowo tak robię, że po prostu nakładam sobie warstwę tego, a potem od razu to i to dla mnie zawsze było po wieki wieków, od nie wiem, 8 lat przynajmniej serio, moje kombo, które używam zawsze, ale generalnie odkryłam niedawno tusz od Fairy Celeste z Pixie i to jest mój nowy hit, generalnie to właśnie już mam nowy i ten nowy jest trochę zbyt nowy, ja bym chciała, żebym troszkę jakby zastygł i wtedy będzie ta formuła lepsza, ale generalnie taka dosyć klasyczna szoteczka, trochę w stylu tych 2000 kalorii, szybko mówię i za szybko myślę po prostu i mówię głupoty, ale wybaczycie mi, mam nadzieję. W każdym razie ten tusz, jakby się nabiera go to całkiem dużo, ten stopper nie jest taki bardzo no właśnie, nie zatrzymuje tego produktu tak bardzo w opakowaniu, tylko właśnie można go całkiem dużo na szczotkę nałożyć i daje taki właśnie efekt dużych, po prostu trochę nawet sztucznych rzęs. On jakby dostaje takie trochę włókna na rzęsach, więc on od razu jakby mocno też te włosy, włoski właśnie rzęsy, w sensie, że tak jakby podbija do góry może niekoniecznie, ale jakby od razu je mocno wydłuża i taki daje naturalny, fajny efekt. Jakby nie jest tak, że się zlepi, masz po prostu pająka i czy na krzyż, tylko jakby te włókna się rozprowadzają jakby wszystkie strony świata i to wygląda bardzo ładnie i bardzo naturalnie. Generalnie moje wielkie odkrycie, najlepszy tusz ever, jaki użytkowałam i jeszcze patrząc na to, że jest naturalny, polska produkcja, to ja bym miałam pytań, kupiłam sobie właśnie kolejne opakowanie i będę kupować bardzo, bardzo fajny produkt. I na sam koniec mam tutaj właśnie też od Pixie Mega Matte Kapok Tree Powder, najlepszy puder matujący ever, który jest matujący, ale nie zbyt matujący, nie wygląda jak kreda, ładnie scala po prostu cały makijaż i tyle, jakby dla mnie produkt idealny, ja już zużyłam kilka opakowań, a przy tych, wiecie, minerały są bardzo wydajne, więc ja to uważam za wielki plus i w ogóle, że naprawdę muszę ten produkt lubić, skoro tylko teraz zużyłam. Trzy opakowania to na bank, już mam kolejne kupione właśnie, jeszcze mam nie napoczęty, bo teraz zużyłam innego właśnie pudru też od Pixie, ale generalnie to jest mój hit, ja go kocham i uwielbiam i teraz jak używam tylko innego, to mi się wydaje, że tęsknię trochę za tym, chyba muszę go sobie odpalić, chyba to jutro zrobię. No i to by było na tyle, wszystkie produkty pokazałam. No i cóż, no w sumie to było na tyle. Jeśli zużyliście coś ciekawego ostatnio, to będziecie się podzielić w komentarzach jak zwykle. Proszę Was, zapraszam do tej sali komentarzy, bo tam dzieje pustkami. A chciałam, żeby ktoś się kiedyś do mnie odezwał. Musiał stawić serduszko chociaż na dole, coś takiego, żeby tam widziała, że ktoś tam jednak jest po drugiej stronie. No i cóż, jak zwykle bardzo Was proszę o polubienie filmiku, daję właśnie łapki w górę i o subskrypcję kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, to oczywiście można pisać w komentarzach, można napisać na Instagramie, można napisać maila, w ogóle wszystko można robić, będzie super. No i tyle. Dobra, już gadam kłopoty. Dzięki bardzo. Do następnego. Pa, pa.